Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w 29. niedzielę w ciągu roku, liturgiczny rok A. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 22, wersety 15 do 21. Posłuchajmy. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Przewrotnie zapytam na samym początku: mamy płacić podatki, czy nie? Musimy doczytać jeszcze jedno zdanie, które wiąże tę perykopę, a której nie zawiera lekcjonarz, niestety. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Ale ponawiam pytanie, czy mamy płacić podatki, czy nie? Najprościej odpowiedzieć: a dlaczegoż by nie? Mądry rabin odpowiada pytaniem na pytanie. My możemy zrobić dzisiaj podobnie. Podatki są rzeczą konieczną, bo bez tego nie ma funkcjonowania ani państwa, ani też archidiecezji. Nie ma troski o dobro publiczne po prostu, o dobro wspólne. Więc czymś niegodziwym jest, kiedy na przykład jedni są zmuszeni do płacenia podatków, a drudzy są z nich zupełnie zwolnieni. Nie to jest problemem w tej Ewangelii. Dokładnie. Dlatego tak przewrotnie zacząłem, ale spróbujmy odkrywać to, co ci faryzeusze wymyślili, przychodząc do Jezusa, co ciekawe, ze zwolennikami Heroda, więc ze swoimi przeciwnikami. To samo mnie właśnie uderzyło w pierwszym zdaniu. Faryzeusze to bractwo religijne w łonie judaizmu, skoncentrowane na oczekiwaniu nadejścia Mesjasza, który wyzwoli swój lud spod niewoli pogan. A więc mieli oczekiwania bardzo polityczne na wskroś. A Herodianie, czyli przedstawiciele środowiska marionetkowego króla z nadania Rzymian, Heroda Antypasa, byli na antypodach tej sceny politycznej jerozolimskiej, ponieważ to byli ludzie, którzy czerpali zyski, korzyści. Opierali swoją karierę na serwilizmie wobec Rzymian, więc śmiertelni polityczni wrogowie, bo chcieli zniszczyć Jezusa. Jednym i drugim zależało na tym, by zdyskredytować nauczyciela. I bardzo ciekawe słowo, które rozpoczyna dzisiejszy fragment Ewangelii, wtedy. Bardzo często święty Mateusz używa tego słówka. Wtedy. Odsyła do kontekstu. Pytanie zatem wtedy, czyli jaki kontekst mamy? Bezpośrednio po Ewangelii, którą rozważaliśmy tydzień temu, o zaproszonych na ucztę. Które to zaproszenie odrzucili? Odrzucili ci pierwsi zaproszeni, a więc naród Bożego wybrania, lud Izraela. Odrzucił w Jezusie Mesjasza i Boga, który przychodzi do swojego ludu. Czy przez kilka tygodni rozważaliśmy, jak Jezus poprzez przypowieści usiłuje dotrzeć do umysłów i serc arcykapłanów, starszych ludu. Z takim apelem. Nawróćcie się. Przychodzi do was Zbawiciel, na którego czekacie od setek lat. Inny niż go sobie wyobrażaliście. Przyjmijcie go innym. Otwórzcie się na dar dobrej nowiny. Przyjmijcie go takim. Przyjmijcie tę Bożą nowość.
niesłychaną, która do was przychodzi. Bóg was kocha i posyła wam właśnie takiego Mesjasza. Tymczasem widzimy, że wtedy oni naradzili się z zwolennikami Heroda i próbują... Można powiedzieć, przechodzą do kontrofensywy. Teraz oni inicjują rozmowę z Jezusem. W pewnym sensie można powiedzieć, że czuli się trochę zdyskredytowani, że Jezus ich trochę upokorzył, że wobec tłumów, które słuchały, no raz, drugi, trzeci oberwali nieźle. Ponieważ każdy sobie kojarzył, że no Jezus o nich mówi. Usłyszeli obietnicę, nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia przez Bożą łaskę. Wasze miasto zostanie spalone, wasz dom zostanie wam pusty, pójdziecie w niewolę. Więc chyba chcą się odegrać. Niewątpliwie. Zemścić. Jedni i drudzy uznali go za niebezpiecznego burzyciela ustalonego porządku, chociaż ten porządek rozumieli bardzo różnie. Można się zjednoczyć w złu. Wrogowie mogą się spotkać wobec jednego i tego samego wroga, którym dla nich jest Bóg, który przychodzi w Jezusie, przynieść im Królestwo Boże. I to, jak zaczynają rozmowę z Jezusem, jest też wyjątkowe, ponieważ stosują pochlebstwo. A wiemy, że kiedy ktoś zaczyna nam schlebiać, uwaga, na pewno jest jakieś drugie dno. Manipulacja i pułapka możliwa. Nauczycielu, wiemy, że mówisz prawdę i w prawdzie nauczasz i że nigdy nie powiedziałeś niczego złego przeciwko Bogu. I to wszystko jest szczerą prawdą, powiedzianą nieszczerze, w złej intencji. Wydawałoby Prawda? Się, że się wreszcie nawrócili, że wreszcie coś do nich dotarło. Tymczasem pytanie jest no, strasznie skonstruowane. Jezus przejrzał ich przewrotność. A przewrotność ta polegała na tym, że chcieli wciągnąć Jezusa w dysputę religijno-polityczną, bardziej nawet polityczną niż religijną, bo jeżeli Jezus dałby się wciągnąć w tę dyskusję i na pytanie, czy wolno płacić podatek Cezarowi, odpowiedziałby twierdząco, wówczas po pierwsze wypowiedziałby coś w rodzaju bluźnierstwa, ponieważ ten denar Cezara Tyberiusza, wtedy rządzącego, faktycznie miał tą zakazaną wizerunek cesarza, który podawał siebie za boskiego Cezara i pisał o sobie Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan i Bóg w ludzkim ciele, a więc bluźnierstwo. Nie mówiąc już o takim drobiazgu jak zakaz przedstawiania podobizn na rzeczach, chociażby na monetach składanych w świątyni. Wiemy, dlaczego byli bankierzy w świątyni, którzy wymieniali te denary na monety, które nie zawierały tej podobizny, żeby wrzucać do skarbony świątynnej. Tak. Jeżeli by Jezus odpowiedział, należy płacić podatek, naradziłby się ludowi, który dosłownie wczoraj witał go jako króla i Zbawiciela na ulicach Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Straciłby cały autorytet. Natomiast jeżeli Jezus odpowiedziałby nie płacić... Zwolennicy Heroda zrobią swoje, doniosą komu trzeba. I Rzymianie załatwią sprawę. Wiadomo, jest wichrzyciel, jest ktoś, kto podburza przeciwko Rzymowi, trzeba go zlikwidować. Jezus przejrzał ich przewrotność i przenosi dyskusję na zupełnie inny poziom. Jest ważne, jeszcze dotknijmy tego, co to znaczy przewrotność. Powiedział, jesteście hipokrytami. Hipokryti, greckie słowo, odnosiło się do aktorów, którzy... Człowiek nakłada maskę, żeby wydawać się kimś innym niż jest. Nie. Nie chodziło im w tej rozmowie o dochodzenie do prawdy. Nie interesowała ich prawda. Interesowało ich wciągnięcie w pułapkę i zniszczenie, skompromitowanie kogoś, kogo uznali za przeciwnika politycznego. Patrzymy zatem na ludzkie serce, które może mieć taki kształt hipokryty, który w relacji do Boga
Modlę się, Ojcze, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje, a w rzeczywistości, stając do modlitwy, może tak się zdarzyć, nie mam zamiaru zmieniać ani na jotę swoich poglądów, dążeń, mam swój działań. Pogląd na życie. Chcę od swoje Boga zasady. Potwierdzenia tego, co wiem, co chcę, do czego dążę. Nie mam zamiaru zmieniać swoich planów i dążeń. I wtedy więc staję przed Bogiem z twardym sercem hipokryty. Bóg jest bezradny. On nas kocha i chciałby nam pomóc. Chciałby nam przynieść naprawdę wyzwolenie, radość, pokój. Żeby uzdrowić i ocalać nasze życie. Żeby człowiek naprawdę się czuł no, szczęśliwy. Tymczasem no, jest potężna bariera postawiona w naszych sercach. Ta hipokryzja, gdzie ja niczego nie chcę w moim życiu zmienić. To samo mówią psychologowie, że jeżeli ktoś przychodzi, kto szuka pomocy i nie ma ochoty jakby zacząć zmianę od siebie, od własnego życia, tylko chciałby, żeby się zmieniło jego otoczenie, zmienili się inni ludzie, ale nie ja, z takim człowiekiem nie da się pracować. A więc to słowo przewrotność w tej Ewangelii może jakoś odnosić się do nas i w tym, patrząc w tę Ewangelię jak w lustro, każdy z nas powinien chyba głęboko spojrzeć sobie samemu w oczy. Czyli jeżeli na przykład prowadzimy rozmowy, dialog, chociażby w rodzinie, rozmawia mąż i żona ze sobą. Jeżeli nikt z nich, z tych dwojga, nie ma żadnego zamiaru zmienienia swoich poglądów, swego stanowiska, swoich przekonań, to będą na siebie nawzajem zastawiali tylko pułapki. Będzie to jakaś rozgrywka, dosłownie jakby walka gladiatorów. Kto na kogo nałoży. I rozmowa, którą Bóg stworzył, można tak powiedzieć, po to, żeby ludzie spotykali się ze sobą i razem dochodzili do prawdy, stanie się narzędziem walki i podziału. Bitwa gladiatorów. Kto kogo po prostu zabije. Skażona kłamstwem wtedy. To jest straszne, jak może ludzkie serce być właśnie przewrotne. Cudowne jest natomiast to, że Jezus na nieszczere, przewrotne pytanie odpowiada, objawiając nam pewną cudowną prawdę, której zupełnie ci rozmówcy nie szukali, a jednak otrzymali w tym jednym zdaniu, czy jest ten obraz i napis na denarze Cezara. Jezus absolutnie nie potępia, nie ma nic przeciwko panowaniu Rzymian w Ziemi Świętej nawet. Mówi, wobec państwa trzeba być lojalnym. Podatki trzeba płacić. Natomiast co boskiego oddajcie Bogu. I to jest dzisiaj, wydaje się, ten klucz. Ta dobra nowina, ten kerygma, który ten boski obraz i napis, gdzie możemy znaleźć? Na czym albo raczej na kim? Wypisane mocą, łaską Ducha Świętego na naszych sercach, które ożyły, które już nie są z kamienia, tak jak te tablice z wypisanym Bożym prawem mojżeszowym, ale wypisane palcem Bożym na naszych sercach. A więc człowiek jest własnością Boga, nosi w sobie boskie podobieństwo i boski napis. Można powiedzieć, tak jak w Starym Testamencie na rzeczach należących do świątyni był napis poświęcony Bogu. Każdy z nas otrzymał taki napis. Czyli chodzi nam o naszą tożsamość, żeby odkrywać, kim jestem, jaka jest moja tożsamość. Jeżeli odkryję w sobie ową boską królewskość, że jestem prorokiem, kapłanem i królem na życie wieczne z Chrystusem, jeśli ja jestem z Nim królem, to co to znaczy? To znaczy, że na przykład nikt nie musi pilnować mnie, żebym nie kradł, ponieważ ja jako dziecko królewskie no po prostu nie będę tego robił. Nikt nie musi mnie pilnować i upominać, na przykład nie cudzołóż, bo jestem dzieckiem królewskim, to się po prostu nie godzi. To w pewnym sensie nie mieści mi się w mojej głowie. Jeśli
słyszymy, że no, nie kłam, no to dziecko królewskie, Bóg, który, Jezus, który mówi, jestem prawdą, ja jako król z Chrystusem, no przecież nie mogę mówić nieprawdy. To się mi znowu nie mieści w mojej głowie. Nikt nie musi mnie pilnować. To jest pewna królewska droga, którą możemy iść. Kiedy? No, kiedy po prostu odkrywamy, jaki w nas jest obraz odciśnięty. I musimy jeszcze zaznaczyć pewien problem w relacjach między lojalnością chrześcijanina wobec Boga, a lojalnością wobec tego państw. Samego chrześcijanina jako obywatela wobec państwa. Mianowicie, kiedy państwo uzurpuje sobie boską władzę. Pewną władzę absolutną, sięgającą również w dziedzinę mojego sumienia. Kiedy wiary państwo i moralności. Chce dyktować mi poprzez ustanowione przez siebie państwowe prawa, co jest dobrem, a co złem, kwestionując Boże przykazania. W tym momencie chrześcijanin mówi, nie muszę mogę być gotowy nie na mogę, męczeństwo. Nie mogę. Mówiąc. Non possumus. Nie mogę być posłuszny takim prawom, które niszczą moje posłuszeństwo wobec obraz Boga. Obraz Cezara jest na jakiejś monecie. Tymczasem obraz Boga jest na moim sercu, odciśnięty w mojej naturze. Tak samo tej prawa nowej. Państwa względem mojej osoby są ściśle ograniczone do podatków i pewnej lojalności obywatelskiej. Tyle. Mówią dzisiejsi politolodzy, zwłaszcza ci wychowani na szkołach amerykańskich, im mniej państwa w naszym życiu, tym lepiej. Tak uważają. Jest w tym pewna słuszność i najważniejsze, myślę, dla nas, dla mnie dzisiaj, wpatrywać się w ten obraz i napis, który Bóg we mnie umieścił, który umieścił także w drugim, i pytać się Jezusa, co z tego dla mnie wynika. I jakby dopowiadając do tego, co powiedziałeś, patrzeć, żeby nie być hipokrytą, czyli żeby moje serce nie było przewrotne, żeby było prawe wobec Pana. Jeżeli jest we mnie odciśnięty we Chrzcie Świętym ten znak przynależności do Chrystusa, dar nowego życia, a ja dzisiaj widzę, że jestem od tego no niestety daleko, to jest pewna droga, którą trzeba przejść, nazywamy ją drogą nawrócenia. I to jest cudowna droga, którą Pan daje, bo nas nie potępia za to, jacy jesteśmy. Tylko mówimy, zaprasza, kocha nas dorastać do naszej godności. Dokładnie. Niech ta szlachetność w nas się ujawnia coraz bardziej. Ksiądz Józef Maciąg. Do zobaczenia, do usłyszenia. Muszyński.